Dobra, siema, witam Was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym dalej zajmiemy się turbo projektem. A mianowicie troszeczkę mi piwnicę zalało, więc no nie zwracajcie na to uwagi. Jaki jest plan? Plan jest taki, by ściągnąć całkowicie z tego turbo, bo i tak muszę ściągnąć, tak czy inaczej, więc ściągnę całkowicie te turbo, znaczy wymienię kranik. Bo to też mnie zaczyna denerwować. I jak wywalę całkowicie tę turbinkę i to wszystko, wsadzę tutaj zwykły set, czyli seryjny gaźnik. I jeszcze pokażę Wam, jak to chodzi, bo no, żebyście widzieli, jak to chodzi na seryjnym. A jak będę miał to wszystko na wierzchu, no to będziemy blow-offa montować do tego. I zamontuję tego troszeczkę mniejszego, tego takiego plastikowego, troszeczkę mniejszego, jest lżejszy. Ten pieron trochę waży. Zamontujemy takiego trochę lżejszego. I przy okazji zrobi się tutaj test. Będziecie widzieć, jak to chodzi. Bez turbiny i potem jak zrobię blow-offa i to wszystko, muszę zwiększyć pojemność gaźnika. Nawet najwięksi specjaliści na moim kanale, co się pokazują od uturbiania silników, nie zrozumieją, co ja tutaj chcę zrobić. I tak, jakbym próbował Wam to wytłumaczyć, i tak poleci fala krytyki, że i tak to nie będzie działać, i tak to nie ma prawa działać, i tak to nic nie da, i tego typu sprawy. Więc nawet nie będę usiłował Wam niczego wytłumaczać. Po prostu zobaczycie efekt, jaki jest po moich modyfikacjach. Mi się wydaje, że sam efekt końcowy będzie mówił sam za siebie, czy to było warte, czy było to niewarte. Czy dało to coś, czy nie dało? W teorii jest duża szansa, że mi to da. Podniosę obroty maksymalne o silnika, bo chodzi mi o to, bo teraz nie kręci się jak lącin. Po prostu no, brakuje mi prawie że pół gazu. Prawie no, 1/3 gazu mi brakuje, tak, żeby dla ostrożności. 1/3 gazu mam mniej obrotów. Turbolącin kręcił się dużo wyżej niż flex. Więc spróbuję odzyskać te brakujące obroty, żeby to leciało ze stówkę, nie? No i żeby było z 1 bar do ładowania. Muszę też zobaczyć, co mi tam rozsadziło, po prostu walnęło i syczy mi niemiłosiernie coś. Mam nadzieję, że bag nie pękł, bo jak bag pękł, no to będzie problem. Nie da się uturbić silnika na gaźniku! Da się. I ja Wam to udowodnię. Ten sam silnik, ta sama głowica, wszystko jest to samo praktycznie. Średnica kolanka wydechowego jest ta sama. Tylko i wyłącznie gaźnik jest troszeczkę mniejszy, ale gaźnik gaźnikiem. Przez gaźnik nie będziecie mieć takiej różnicy. Żeby ktoś się tam czepiał, że
gaźnik. Testowałem na różnych gaźnikach, nawet Lącina testowałem na większym gaźniku i była taka mała różnica, że według mnie nieopłacalna. Dobra, to jedziemy się przejechać, zobaczymy jakie są osiągi. Nie będę robił testa prędkości maksymalnej czy czegoś takiego, bo nie ma sensu. Po prostu pokażę wam, jak to się mniej więcej zbiera. Tyle. Można tak powiedzieć, ten porting głowicy dał sporo, bo czuję, że w porównaniu z tym, co było wcześniej w ramie Lącina, zanim zacząłem robić turbo, to jest różnica. Się zbiera. Chociaż i tak Lącina jeszcze nie wkręcałem wcześniej na tej turbinie. Na tej turbinie i tak nie wkręcałem tak mocniej. Dobra, dwójeczka, cega. Wolno. Wolno się zbiera. Zobaczymy teraz test pod obciążeniem, po tą górkę, co wcześniej darłem turbo Lącinem, żeby nie było. Cały gaz. Chociaż teraz i tak jest modyfikowany silnik. Robimy jeszcze jeden test po tą górkę. Jest różnica. Według mnie, no spora jest różnica w zbieraniu się. Chociaż nie ukrywam, że turbo Lącin na starcie ma te 6 koni, zanim turbina nie wstanie. Musicie wziąć to pod uwagę, że no, kto będzie się znał w temacie, będzie rozumiał, że na początku mam te 6 koni, dopóki nie zacznie to pompować ta turbina, więc na początku idą podobnie, nie? Tak można powiedzieć, dobra, zaokrąglimy, żeby nie było, tak do połowy gazu jest różnica. Zaraz jedziemy na dół, zrobimy jeszcze jeden test tutaj pod górkę. Zobaczę, czy nie klapie czasem po filtrze powietrza. Musicie też wziąć pod uwagę to, że samo turbo odbiera moc, nie? O, chlapie troszeczkę woda. Kurde, jest kitowo. Dobra, nie jadę drugi raz, bo nie chcę załatwić silnika. No ale mieliście pod górkę już tutaj testa, jak się zbiera. Bo cały filtr jest zachlapany wodą. Jak zatrę silnik, no to gówno nawet z turbiny będzie teraz. Mogę tylko tyle powiedzieć, że no jedzie. I tyle, no. Jest, przyspieszenie jest takie strasznie łagodne. Mimo, że przykręcam mu manetę, tak... tak się zbiera, tak powolutku.
nie zbiera się jak więcej niż 6 koni. No, nie kopci, więc wiecie, olej teraz zalałem świeżutki, więc turbinka też będzie świeżutki olej. Dobra, idę tam, idę do warsztatu, ten se niego stygnie, go to zaraz prowadzimy, tam się biorę za modyfikacje. Dobra, jesteśmy po fazie testów. Jak widzieliście, mocy nie przybyło, mocy nie jest tyle samo, mocy jest mniej. Pod górę testował, pod którą przeważnie testuję sprzęty, ledwie co wyjechał na ostatnich podrygach. Więc teraz zabieramy się za turbinkę. Będziemy montować tego blow-offa, zwiększymy pojemność gaźnika. Jak można to tak nazwać, zobaczycie mniej więcej, o co chodzi, może pokażę, nie wiem, bo to będzie taka tajemnica. Nie no, to będzie tylko takie na testy, bo coś mam takie podejrzenie, że to może być wadliwe, że nie osiągam pełnych obrotów, jakie powinien ten motorek osiągać, czyli powyżej 10 tysięcy. Jak to jest zrobione dokładnie i podpinane wszystko, to zobaczycie dokładnie przy 140. Ewentualnie jak ktoś jest inteligentny i kątem oka zobaczy, to też może dojrzeć, jak jest to podpinane, nie? Wszystko jest praktycznie z odzysku, ze śmieci buduje, no. Więc się nie oczekujcie nie wiadomo jakichś efektów, bo nie mam funduszy na to i buduję ze śmieci. No i takie są potem efekty, że to ładnie może nie wygląda, ale działa, no. Może nie daje takich, kurde, super przerostów, no ale działa. Teoretycznie, jakbym miał fundusze, to bym zrobił, kurde, sobie wtrysk. Na wtrysku, nie na gaźniku, i wtedy bym mógł komputerowo wszystko sobie ustawić, parametry i tyle, no. No ale to jest na gaźniku, więc muszę wszystko myśleć główką i ręcznie zgrywać, no. A nie komputerowo.
Teraz startujemy od jedynki, zobaczymy jak się zbiera. Wywaliło. Jest taka opcja. Blow-offem mogło wywalić. Bo syknęło konkretnie. Działa! Wy tego nie słyszycie może. Dobra, zrobimy kółko i będę musiał jedną modyfikację zrobić może. To coś przerywa. Nie wiem czy paliwa nie jest mało. Ma lepszą reakcję na gaz, ale... Siepie strasznie. Zamknie. Dziwne. Powiem wam, że to jest strasznie dziwne. Kurde, co jest? Kurde. Może być mało paliwa. Dolejemy paliwa i wrócimy się.
Około jednego bara jest problem. Spróbujemy jeszcze raz. Ja pierdzielę. Co to się dzieje? Nie mogę zajarzyć, o co chodzi. Czy mi cofa paliwo, czy mi zalewa lącina, silnik. Odcięło, ja pierdolę, ale szedł. Tak, brakuje mu. Muszę blowoffa odciąć. Nie będzie nic z tego. Odpiąć blow-offa. Mi się wydaje, że problemem jest blow-off. Bo jak odpuszczę gaz, to go odcina. Jest problemem. Dobra, no jak widzicie, na razie jest problem. Jest problem. Niepotrzebnie zamontowałem blow-offa.